Dzień dobry. W czasach starożytnych bez względu na kulturę czy religię cierpienie uważano nie tylko za sensowne, ale nawet za użyteczne. Dziś nam, ludziom współczesnym, bardzo daleko do takiego patrzenia na cierpienie. Robimy wręcz wszystko, by go uniknąć, by nań nie patrzeć. Używamy do tego wszelkich możliwych środków. Pieniędzy, na przykład, nauki, szczególnie medycyny, psychologii, a nawet parapsychologii. Ostatnio zdziwiło mnie to, że, że nawet ludzie wierzący w Pana Boga, a tu mam na myśli chrześcijan, czyli chrześcijanie, też uważają, czy robią wiele, by. Cierpienie ich nie dotykało. Jeden z moich znajomych pastorów na mediach społecznościowych udostępnił wideo z Andrzejem Piaskiem Piasecznym, który jest chory na COVID, który przebywa w szpitalu i mówi parę słów do swoich fanów, przyjaciół, znajomych o, o swoim stanie. Ostrzega również przed. Niebezpieczną chorobą, jaką jest COVID. No i wysypały się komentarze, wysypały się komentarze również właśnie chrześcijan, ludzi wierzących w Jezusa Chrystusa. I w jednym z nich, do czego odniósł się ów pastor, jedna osoba napisała mniej więcej takie słowa: Mnie COVID nie dotyczy. Mając na myśli fakt, że jest odporna na COVID, dlatego właśnie, że wierzy w Pana Boga, który, który jest ponad chorobą, który jest ponad złem i cierpieniem. Cóż, ja znałem albo słyszałem w ostatnim czasie o wielu fantastycznych, bożych ludziach wierzących. W Jezusach, których COVID niestety dotyczył. Niektórzy z nich odeszli, umarli w taki też, w taki oto sposób, że pozostawili po sobie fantastyczne, chlubne, duchowe świadectwo. Tę postawę unikania cierpienia za wszelką cenę chciałbym zestawić z pewną historią, której świadkiem był Jonathan. Hyde, amerykański psycholog, i którą opisał w książce Szczęście od mądrości starożytnych po koncepcję współczesną. Opisuje on tam swojego przyjaciela, nazywa go Gregiem. Grek miał fantastyczną rodzinę, miał żonę, dwójkę małych dzieci, był bardzo obiecującym wykładowcą akademickim i wiódł, można by tak powiedzieć, szczęśliwe, spokojne Życie. Aż tu nagle wydarza się rzecz bardzo nieprzyjemna i przykra. Doświadcza zdrady w swoim małżeństwie, jego żona zdradza go z innym mężczyzną, odchodzi od niego, zostaje rozbite małżeństwo i zabiera ze sobą dwójkę dzieci. Grek wtedy przeżywa ogromną traumę, bardzo trudny, Czas w życiu nie może pogodzić się z tym, co go spotkało, i zaczyna walczyć o swoje dzieci, o to, by mógł mieć z nimi kontakt, by mógł je wychowywać. Oczywiście ta walka ma miejsce przed sądem i, i po dwóch latach kończy się sukcesem dla Grega. Odzyskuje swoje dzieci, staje się ich prawnym opiekunem. Ale życie nie jest takie łatwe, jak byłby zamierzał, no, gdyż opieka nad dwójką małych dzieci i praca zawodowa, samotna opieka, oczywiście, to rzeczy, które bardzo trudno połączyć, więc Greg zaniedbuje swoją pracę zawodową, zaczyna martwić się o o to, czy jest w stanie utrzymać tę rodzinę. Zaniedbuje pracę nad bardzo ważną dla niego książką. Zaczyna martwić się nawet o zdrowie psychiczne swoje i swoich dzieci. Jonathan Haidt odwiedza go po kilku miesiącach i oto jaki obraz zastaje. Po pierwsze zaczyna zauważać ludzi, którzy... Zaczynają Gregowi pomagać. Ba, rodzice sprzedają swój dom, mieszkając daleko od niego, i przeprowadzają się w jego sąsiedztwo, aby, aby pomóc mu w, zaj w zajmowaniu się dzieciakami, w, 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 w tym, by mógł pogodzić swoje życie zawodowe z opieką nad dziećmi. Opisując spotkanie z Gregiem, Jonathan Hyde zauważa, że na koniec usłyszał słowa, które sprawiły, że omal się nie zakrztusił. Grek zauważył, że punktem kulminacyjnym wielu oper jest szczególna aria, żewna, wzruszająca pieśń solowa, w której główna postać przemienia smutek w coś pięknego. I dodał: Oto moment, w którym mogę zaśpiewać swoją arię. Nie chcę tego, nie prosiłem o tę szansę, a jednak nadeszła. I co teraz zrobię? Czy stanę na wysokości zadania? Pewnie domyślamy się, że staną na wysokości zadania, i cytuję książkę Jonathana. Z pomocą rodziny przyjaciół. I głębokiej wiary odbudował swoje życie. Ukończył książkę, a dwa lata później znalazł lepszą pracę. Czerpie z każdego dnia spędzonego ze swoimi dziećmi więcej radości niż przed kryzysem. Greg stwierdził, że to doświadczenie radykalnie zmieniło jego przekonanie na temat tego, co się w życiu liczy. Kariera przestała być dla niego tak ważna, co pozwoliło mu stać się lepszym ojcem. Odkrył, że zaczął inaczej traktować ludzi, że odnosi się do nich z większym współczuciem, miłością. I wyrozumiałością. Przestał wściekać się na innych z byle powodu. Jonathan Hyde jest człowiekiem równowagi, co mi bardzo się podoba. W tej samej książce pisze o ludziach, którzy na skutek cierpienia i, i zajrzenia w oczy śmierci, na skutek choroby, którzy przeżyli, że bardzo często cierpią oni na tak zwany zespół stresu pourazowego. Czynniki stresu mogą być różne, i uważa, że stres no, nie jest czymś najlepszym, co może nas spotkać. Na przykład, na, na skutek właśnie choćby rozwodu, utraty dzieci, choroby kogoś bliskiego, utraty pracy, y, nagłej zmiany, na gorsze oczywiście sytuacji finansowej. Y, ludzie y, na skutek stresu. Czy zespołu stresu pourazowego, często nie radzą sobie w życiu albo radzą sobie gorzej, wpadają w, w panikę, są przerażeni, z niepokojem myślą o przyszłości. Ale z drugiej strony, ten sam psycholog widzi, że cierpienie i przeciwności mają dobry wpływ na człowieka, wręcz człowiek ich potrzebuje. Mówi wręcz, że Ludzie potrzebują przeciwności losu, porażek a także traumy, aby osiągnąć najwyższy poziom siły, spełnienia i osobistego rozwoju. Wyniki badań nad cierpieniem, które przeprowadza Hyde, pozwalają uogólnić historię Grega i dostrzec trzy korzyści płynące z cierpienia. Po pierwsze, osoba, która przechodzi trudny okres, uodparnia się na Cierpienie na, na trudności. Z większym optymizmem patrzy w przyszłość i wie o tym, że skoro raz trudności dały się pokonać, również w przyszłości sobie poradzę. To po pierwsze. Po drugie, korzyści z cierpienia są również takie, że, że ludzie w tym czasie doświadczają wzmożonych więzi, lepszych relacji. Poznają nowych ludzi lub starzy przyjaciele, pojawiają się w ich życiu i pozwalają im przez ten okres przejść, co sprawia nowy wymiar relacji, który owocuje w pozytywny sposób jeszcze przez wiele przyszłych lat życia. I w końcu trzecia korzyść to taka, że ludzie tacy zmieniają system wartości i filozofię życia. Chciałbym zostawić to nasze unikanie cierpienia z postawą Jezusa Chrystusa. Jesteśmy przed świętami w okresie tak zwanego wielkiego postu na pamiątkę postu Jezusa Chrystusa. Kiedy Jezus rozpoczyna swoją publiczną służbę, idzie na pustynię i od razu pokazuje jaką drogą będąc Bogiem, który przyjmuje postać człowieka, będzie podążał. Na pustyni kusi go diabeł, kusi go w taki sposób, że istnieje łatwiejsza droga. Nie musisz być głodny, wystarczy, że powiesz słowo, a te kamienie staną się chlebem i się nasycisz. Nie musisz się martwić o bezpieczeństwo, o przyszłość. Wystarczy, że skoczysz z dachu świątyni. Jeśli jesteś synem Bożym, to jest w końcu napisane w Piśmie Świętym, że, że aniołowie będą cię nosić na rękach, tak żebyś nie zranił swoje stopy, więc nic ci się nie stanie. Będziesz zaopiekowanym. I nie musisz. Się za bardzo wysilać, żeby zdobyć popularność, żebyś był słuchany. Wystarczy, że oddaż mi pokłon, a oddam Ci całą władzę nad królestwami ziemi, jaka mi została przekazana. I oto zaskoczenie: Jezus rezygnuje z bycia nasyconym. Rezygnuje z bycia zaopiekowanym i rezygnuje z bycia sławnym. Nie inaczej jest później podczas ziemskiej służby Jezusa. Wielu On rozczarowuje tych, którzy oczekiwali szybkich efektów, osobistych korzyści zmiany sytuacji politycznej, gdyż Jezus to przecież nowy król, Król Izraela, Izrael był wtedy pod okupacją, a pod okupacją żyje się no, nieszczególnie dobrze, więc wielu oczekiwało takich oczywistych, spektakularnych zmian, a co za tym idzie, osobistych korzyści, i, i tych wielu było rozczarowanych Jezusem. Rozczarował ludzi. Pokazał, że takie słowa jak wielkość, jak sukces, jak zwycięstwo, spełnienie celowość, satysfakcja w jego królestwie będą miały zupełnie inny wymiar. Oto myśl na dzisiaj. Nie unikajmy za wszelką cenę cierpienia. Pozwólmy Panu Bogu prowadzić je przez życie, nawet wtedy, kiedy nie jest ono łatwe. Korzyści z tego, że przejdziemy przez cierpienie przez ból, przez trudne chwile będą większe, niż jesteśmy w stanie sobie to wyobrazić. Dziś chciałbym zostawić was jeszcze z pytaniem, czy może przeżyłeś w swoim życiu taki moment, taką chwilę, że tak po prostu byłeś rozczarowany sytuacją, w jakiej się znalazłeś panem Bogiem, że pozwolił na to, że właśnie tobie ta rzecz się przytrafiła, a dziś patrzysz na to zupełnie inaczej. Jeśli tak, bardzo proszę, napisz o tym w komentarzu. A na dziś to już wszystko. Żegnam się z Wami. Do zobaczenia i do usłyszenia już za tydzień.